No, no właśnie trochę ciemno było, nie? Czekaj, bo ty pewnie nie... Jak widzisz, to czerwony mi nagrywasz wtedy. Tak, tak, już ścisnąłem. Okej. Rise z BC, z RCS-a. Nie, dawaj, co też piłaś. Powiedz coś, Mary. You were tired of 20 years ago. Flashback EP. Ale jak się tutaj... Ooo, tak. Pokaż bibliotekę. Push it to the limit, people. Push it to the limit. Ha! Oh. Walk along the razor's edge. Don't look down, just keep your head and you'll be finished. Welcome to the limit. Jest biblioteka na chwilę, tu jest błysna GSP. O tutaj. Cały czas nagrywasz? Tak? A co tutaj? To tu po lewej. Aha, no to, to jest miejsce, bo tu jest biblioteka publiczna w szkołu. Najpierw czerwony? Czerwony teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć do Gdańska. A można się zorientować w cenie biletów do mistrzów? To powinno być czarno-białe? Tak, powinno być czarno-białe. Okej. Okay. Niech będzie. Mary, powiedz coś. Nie! No i co, jesteśmy? No. Najlepszymi burgerami na świecie. Znaczy, ta dwójka jeszcze nie wie, że one są najlepsze na świecie. Ale za chwilę powiedzą, że są najlepsze na świecie. Tak. Bardzo pięknymi, wcale niesztucznymi uśmiechami na twarzach stwierdzą, tak, to są najlepsze burgery, jakie w życiu. Najlepszy burger w moim życiu. Panie pokerzu. Ukryta kamera. Prowokacja policyjna. Siedzimy bez maseczek. O. Jest tu miejsce dla zbłąkanego wędrowca? Franzu, wiem, jest że jesteś się trochę posprzątać chyba. Franzu, wiem, że jesteś w siuru, ale bez przesady. No. Taka świnia, wpierdolił to wszystko. Te nasze kurtki. A to? Co to? Ej. Nie wiem. Co dobrze. Franzu, słuchaj. Franzu, to lepiej powiedz, że ci hamburgery smakowały. Tak, były super, a frytki to nadal gdzieś nie o po nocach. Franzu, słuchaj, bardzo się cieszę. Ja wiem, że jesteś w siurem, ale no bez przesady, kolego. Dobrze, już, już idę. Idziemy sobie na plażę. Ładnie. I jeśli ogląda to Kubuś przypadkiem, to jesteśmy w parku Reagana. Ty już wiesz, kto tu co zrobił. Albo właściwie, co się z nim stało. Czy to ręka? Czy to ręka? Czy tam w tych śmieciach było ciało? Więc tak, jest ładnie, jest nawet... O, właśnie zobaczyłem Toy Toya. Więc tu jest Toy Toy. Najładniejszy w Gdańsku. I zaczyna być naprawdę zimno, więc zgaduję, że może jest blisko. Może jest blisko. Nie wiem, na ile słychać na kamerze, ale zaczynają się prawdziwe nagrania z wakacji teraz. Pewnie nic nie słychać poza wiatrem. Mamo! Daj 2 złote na automaty. O Boże. Okej. Kurwa, powaga. Ale mi rączki bolą już, a tylko na chwilę wyciągnąłem z kieszeni. Smolo w Sopocie. Tam jest Grynia.
No to tam wracam, widać to zbudowane na coś. To co widzisz tam super takie bardzo małe. Hell yeah. Jest tak obrzydliwie zimno, ale wypakowaliśmy herbatę właśnie i będzie dobra. Jest świetnie, cieplutko, wy się kurwa nie znacie tam z południa. Kurwa, ale internet, 6 megabajtów tak w sekundę. No cześć. Yo. Co? Poker! Ciepła! Daj! Masz. Czekaj, ja sobie nie. Taki mamy obóz. Brakuje nam tylko parawanu. Może i przyjechałem poza sezonem, ale jak już jestem. Może i przyjechaliśmy poza sezonem, ale jak już wynająłem turnus, to przecież nie będę. Muszę korzystać. No kurwa, kupiłem całą plażę, to będę korzystał z całej plaży. Chciałem powiedzieć, że obecny tu Dexter naobiecał na jakieś kurwa gruszki na wierzbie, światełka, a tu nic nie świeci. Nic nie świeci niestety, no. Szkoda. Status parku. Coś świeci? I świeci nawet ładnie. No, wreszcie. Właśnie coś świeci w tym mieście, tak jak w końcu to słusznie ujął. Fajne takie. O. Co? Kaczuszki gdzie? No tam tak. Masz pełno kaczuszek. O, nawet nie, pewnie nie widać, bo nawet nie wiem w co celuję, bo jest ciemno. Jest ale... przy statku tam. Ale tak, są. Jakby ktoś pytał, to jesteśmy w Krzyniagdy. Moje ulubione miasto na Ezromopo. Na czym? Na pomostu. O Boże. Tak sobie mówi, że nie ma światełek zapalonych, ale tak jest nawet ładnie. Mokrów nie ma.